You got to let it go. Twórzmy sobie w końcu tą przesyłeczkę. Plus oczywiście jest za to, że nie muszę nic płacić za wysyłkę. No oczywiście od sukienek, dlatego że to jest jakby nasza tematyka. O, jest super, że mają ten Dress Lily. Jest www.dresslily.com. Świetnie, że mają na opakowaniu w końcu nazwę. Mam nadzieję, że jeszcze też będą mieli na metce. I co my tutaj mamy? Jest data, jest numer tej rzeczy. Nie widzę żadnego tam rozmiaru na tym, ale widzę jakąś metkę. Jest Made in China. Czekajcie, tutaj mam talerzyk, co prawda, ale pusty. No i pokazuję Wam teraz kreacje, jakie wybrałam na właśnie. Oj, wejdę w to. Powinnam chyba wejść, ale podoba mi się już. Kurczę, podoba mi się to bardzo. No dobrze, wybrałam takie. Wow, mają metki. Co prawda nie ma tu Dress Lily. Czekajcie, tutaj jest Dresses for. Dress for. UK 10, europejski 38. Jest metka. Super, ekstra, fantastycznie. To po prostu mega mnie cieszy. Bardzo mega mnie cieszy. Tego nie było wcześniej, teraz jest. Może się wyrobili, nie dziwię się zresztą. I sukieneczka pierwsza wygląda następująco. Tak. Ma ona tutaj takie wstawione, no jak się to, nie koronki, tylko takie te, jak się to mówi, zabrakło mi słowa, patrzcie, no wiecie o co chodzi. Takie ładne ma wstawki, w każdym razie tak ona wygląda, ona jest sukienką mini, ja nie noszę spódnic ani do kolana, ani przed samą kolanko, ani za kolanko, także musi być albo bardzo długa, albo normalna taka mini, czyli na dole też ma te takie piękne wstawki, no dobra, niech będzie z koronki, to znaczy to nie jest koronka, to jest coś innego, ale ja po prostu wyleciało mi z głowy. Ale na pewno Wy będziecie wiedzieć, także możecie mi napisać śmiało. I z tyłu ona jest na zameczek. Jest prosta, klasyczna, ale właśnie przez tą biel, zobaczcie, czyż to nie daje uroku. Do tego tylko jakaś delikatna właśnie biżuteria, nawet nie te kolczyki absolutnie, ale właśnie jakieś takie wkrętki, na przykład cyrkoniowe, słuchajcie, jakaś delikatna bransoletka, butna obca siku, marynareczka i super kreacja. No i czarna, wiadomo, że to na wiele okazji, okoliczności i do wszystkiego pasuje. I tutaj jest ona na zameczek. I zameczek idzie aż do, zaraz sprawdzimy. Materiał też jest spoko, bo nie jest taki bardzo cienki. Dotąd jest zamek, także ślizna się jak ten ślimok. Także to jest rzecz numer jeden, bardzo już się cieszę. Wiem, że wejdę teraz kwestia, czy nie będzie tutaj gdzieś tam przyluźnowanie. Przy tyłku, bo ja niestety jestem taka właśnie trochę nieproporcjonalna, ale ta rzecz podoba mi się już bardzo. Jedna. I druga kreacja, jaką wybrałam, bo wybrałam dwie, trzecia to jest taka, którą sobie wybrałam na co dzień, no i właśnie tło. Druga jest, już nie pamiętam, a już pamiętam, dobra, już pamiętam. Wow, bardzo ładnie wykonane, bardzo ładnie to wygląda. Teraz to już zgłupiałam i nie wiem, w czym pójdę w sobotę. Bo teraz mi się te właśnie podobają i nie wiem, zobaczymy, to mi się podoba. To mi się podoba bardzo na takie wyjście. Oczywiście zrobię Wam try on, ale no niestety jutro. Jutro Wam zrobię przed całym wyjściem, bo jutro mam wolne. Tak ona wygląda, słuchajcie, wygląda ładniej chyba jeszcze niż na zdjęciu. Więc to jest taka, o, można ją pewnie może i nosić jak Hiszpankę. Mam nadzieję, że się nie będzie zsuwać, nic nie wiem, jeszcze zobaczymy. Ma ona oczywiście tutaj zabezpieczenie na biuście, więc śmiało bez stanika w sam raz, co uwielbiam, bo zazwyczaj one są takie przeźroczyste, że bez podszewek i niestety ten biust gdzieś tam prześwituje. Tutaj piękne jest to zdobienie, to jest po prostu fantastyczne. Jest dość grube. Więc tutaj ta plecionka jest taka dość gruba. Rękawy takie przeźroczyste, takie koronkowe. Tu znowu jest ta plecionka przepiękna i rękaw rozszerzany. Bardzo mi się podoba. I co mi się podoba w niej, słuchajcie, plecy. Tego chyba nie zauważyłam na modelce, że plecy są całe prawie że odkryte. Zobaczcie, prawie że aż od góry do tutaj, aż do pasa mamy trójkąt i odkrytość na plecach. Wow! To może być sztosik. No i oby nie była na mnie za krótka. Jest przepiękna. Jest przepiękna, powiem Wam, że jest przepięknie wykonana i z chęcią już bym w nią wskoczyła, ale nie wskoczę, bo chcę Wam nagrać takie pierwsze wrażenie i zrobić to z Wami. Ale kozak. Jest po prostu kozak. No muszę Wam powiedzieć, że wow.
Że bardzo wow. No, wydaje mi się, że chyba następne zamówienie, zanim jeszcze się w ogóle znowu do mnie odezwą, chyba wejdę i jeszcze sobie coś pozamawiam. Tak po prostu sama z siebie. Bo naprawdę, no, ta sukienka jest po prostu kozacka. Jest kozacka, ma jeszcze tutaj podszeweczkę. Ten materiał jest taki mielusiński. Ta koronka jest taka mięciusieńka, nie taka gryząca. Super. Bardzo się cieszę i nie mogę się doczekać, żeby w to wejść. Także to jest sukieneczka numer dwa. No i to są właśnie obie moje kreacje wybrane pod kątem wedding day, czyli dnia ślubu, wesela i tak dalej. I teraz z bliska wam tak nie pokażę całego, pokażę wam kawałek. Takie będzie tło. Takie jest tło i miało być takie zabawne. Pokażę wam tylko kawałeczek. O, tak wam pokażę. Reszty nie pokażę. Takie tło. No, nie wiem, jak to wyjdzie, ale chciałam, żeby było trochę zabawnie. Idzie lato, szaleństwo pełną parą. Ja lubię takie crazy. Materiał widzę, że już spoko. Obrazek będzie też cudowny. Już widzę to w całości, tylko nie pamiętam też, jaki rozmiar wzięłam. Ale mam nadzieję, że jak mi się uda, to już jutro nagram wam coś na tym tle. Mam taką nadzieję. Także tła polecam wam serdecznie, mają bardzo fajne tła do nagrywek, do robienia zdjęć, jak sobie życzycie. I rzecz ostatnia, już wam odpakowuję już, wow, no jakość materiału pierwsza klasa, serio. Dresslily.com, jeszcze raz przypominam, jestem pod wrażeniem. Nie pamiętam, czy byłam ostatnio też, bo już zapomniałam, bo już tych współprac trochę jest. Ale jakość, wow, to będzie moja ulubiona chyba sukienka, jak jeszcze będzie dobra. To jest sukienka, tunika, jak będziecie woleć. Tak ona wygląda. No jest fantastico. Fantastico, słuchajcie, ten nadruk, tutaj jeszcze taka, na tej czapce są takie, widzicie, takie jety. Tak to wygląda. Ja uwielbiam teraz te takie nadruki właśnie z dziewczynami, z kobietami. Materiał super, bo to jest strasznie takie, nie chcę powiedzieć strasznie grube, żebyście nie myślały, że to takie zimowe, ale strasznie porządne, po prostu strasznie porządnie wykonane. Doszukuję się tutaj jakiejś metki, nic nie widzę. I tu też nic nie widzę, i tu też nic nie widzę. To czekajcie, gdzie ja tu mogę znaleźć coś na temat. Tu widzę już, że to jest właśnie przyszyte, to już wam pokazuję. Tutaj to na czapce jest przyszyte, także mam nadzieję, że szybciutko to mi tutaj się jakby nic z tym nie stanie, ale. Także mam nadzieję tylko, że rozmiar będzie ok. Brałam chyba M-kę, o ile się nie mylę. No jest fantastyczna, jeżeli chodzi o takie pierwsze moje wrażenie. Superowa, do tego tylko adidaski i po prostu lecę. Mega mi się podoba, zobaczcie ten nadruk. Jest świetny, po prostu świetny. Super. Troszeczkę widzę tylko, że tutaj gdzieś jakąś taką delikatną plameczkę ma. Nie wiem, czy to wyłapiecie. Tu. Taka bardzo delikatna plamka, ale taka, można powiedzieć, że niewidoczna. Nie wiem od czego, czy to od jakiegoś kleju, czy od czegoś. Mam nadzieję tylko, że to się spierze. Ja się nie przyczepiam absolutnie, bo jest to mało widoczne. Dopiero jak się tak przyjrzycie, no jednak to jest biały kolor, więc na bieli akurat widać po prostu wszystko, wszystko. Także długo to i tak czysto nie będzie, bo wiadomo, jak zakładać nawet biel, to często można coś pobrudzić, o kupi makijaż, o opaleniznę. Także ja się nie przyczepiam, absolutnie. Wygląda to fantastycznie, przepięknie, materiał jest po prostu świetny. Widzę tylko właśnie, że nie ma informacji, bo chciałabym wam powiedzieć, jaki to jest materiał, ale no nie powiem wam. Także Dress Lily, tak by wyglądało moje zamówienie. Całe, mega się już jaram i z chęcią już bym przymierzyła po prostu te rzeczy. I się zastanawiam, czy tego nie zrobić. I czy to byłoby takie jak Shein, czyli byłoby to unboxing plus mierzymy. No chyba tak zrobię, bo słuchajcie, ja po prostu nie wytrzymam. Nie wytrzymam, bo bardzo mi się podobają, a ja też mam chwilę czasu jeszcze przed pracą. A niestety po pracy już wam nie nagram, bo kończę dzisiaj o 10:00. I jutro bym mogła, ale jutro w sumie też wam może zacznę nagrywanie od takiego Get Ready With Me. Będziemy się może razem przygotowywać. Na pewno będę chciała użyć paletek od Roxy do makijażu. No i będę musiała zdecydować, w której kreacji idę. I nie wiem teraz, czy moja opcja się nie zmieni z kombinezonu tego jeansowego ostatniego, w który myślałam, że pójdę, przepraszam, na któryś z tych tutaj. Tego nie wiem. Także myślę, że kuknę teraz na zegarek i jeżeli dobrze stoimy z czasem, to nagram wam jeszcze teraz try on. Co wy na to? No i super. Trzy pierwsze odpowiedzi na tak, to nagrywamy. Także przychodzę za chwilę do was z try on haulem.
No i okidoki już Wam się pokazuje. Słuchajcie, no jest taka. Tego się obawiałam. Wzięłam, nie pamiętam właśnie teraz, czy S-kę, czy M-kę. Oczywiście posprawdzam sobie, co ja im wysłałam. Wygląda oczywiście super. Naprawdę wygląda to fajnie. Rękaw nie będę się przyczepiać, że za krótki, bo można go sobie tutaj wywinąć i wtedy jakby mniej mnie razi niż taka długość. Jakoś to do mnie bardziej przemawia, żeby sobie wywinąć albo po prostu tu delikatnie podciągnąć. Materiał jest troszeczkę, ale bardzo minimalnie elastyczny, taki mało elastyczny bym nawet powiedziała. Ogólnie wygląda właśnie to tak, tylko właśnie widzicie, ja jestem wysoka i jestem nieproporcjonalna ze względu na to, że robiłam ten biust. I dlatego ja tu w biuście, jak potrzebuję więcej miejsca, potem tutaj mam właśnie luz, widzicie? To o. Tak powinnam mieć. W sensie taką mam talię, a nie powinnam mieć sukienkę, więc dobrze, że jest tu luz, ale za to tu właśnie na długość wtedy ona jest taka, jaka jest. Nie wiem, czy Wam to zademonstruję. O, widzicie? Ona jest taka dość krótka. Jeżeli chodzi o tył, no to tyłek można powiedzieć, że o, tutaj mam pośladki. Więc jest to trochę przykrótkawe, ale ja na to znajdę sposób, dlatego że ja sobie pod spód po prostu będę zakładać spodenki jakieś, albo po prostu na jakieś, nie wiem, rajstopy, czy cokolwiek. W każdym razie nadruk, wykonanie, jakość, materiał, wszystko się zgadza, wszystko mi się podoba. Naprawdę po prostu ten obrazek jest cudowny. Strasznie mi się podoba. Bardzo mi się podoba. W cyckach troszeczkę jest ciasno, możecie zresztą zobaczyć. Tu mam trochę ciasno, mam bardzo napięte i mam jeszcze stanik pod spodem, co zresztą widać. Mam sportowy stanik, także mogłam wziąć nawet większy, ale widzicie, to jest właśnie to, że jakbym nie miała cycków zrobionych, to prawda jest taka, że byłoby to na mnie lepsze, bo miałam dużo mniejszy biust i wtedy to było bardziej proporcjonalne do reszty ciała. W każdym razie polecam Wam, bo jest naprawdę świetnie wykonane, fajna sukienka, fajna tunika. W zależności od tego, jak wolicie to nosić, fajnie by też było, jakby jeszcze miała kieszenie, bo ja w ogóle uwielbiam w takich rzeczach kieszenie. Także na pewno będę nosić do tego jakieś jeansowe spodenki, żeby się nie wstydzić i wtedy można sobie to traktować jako nawet taką, wiecie, bluzkę po prostu i tutaj jeansowe spodenki, a jeans z tą całą górą będzie naprawdę super się prezentować. Więc tak by to wyglądało. Z tyłu jest ona cała biała, nie ma żadnych tam obrazków. Jest troszeczkę przeźroczyste, ale to się nie ma co przejmować, dlatego że w getrach we wszystkim tak naprawdę widać nam bieliznę pod spodem. W większości bluzek nawet normalnych. Także teraz wskakuję w którąś z sukienek i za chwilę do Was wracam. Okidoki, ja już jestem w stylizacji numer 2, a tak naprawdę jeden w tej, w której bym poszła na wesele. No jest ona nieco taka i elegancka, ale też może być uważana za taką leciutką. O, tu chyba sobie ja paznokciem teraz zaciągłam, bo sobie poprawiam standardowo, bo nie lubię aż tak krótko. Ona jest krótka na mnie, ale wygląda fantastycznie. Zobaczcie te rękawy. Ta koroneczka jest przemiła po prostu do ciała. Tak wygląda dekolt. Tu zaznaczam, że to jest luźne, może to samo spadać. Więc na pewno tutaj warto zastosować sobie te takie naklejki między materiałem a ciałem. Tak to wygląda, tak wyglądają plecy. Mam nadzieję, że to widać w miarę. Jak widzicie, super ekstra, że można założyć bez stanika. Nic nie prześwituje, nic nie widać, nic naprawdę jakby nie uwłacza. No i tak jak mówię, długość. Długość, słuchajcie, jest taka jak widzicie. Teraz stawiam na palcach, więc też jest ona raczej taką miniówką. No ale sam dekolt, zobaczcie. To wszystko tutaj naprawdę robi całą robotę. Fantastycznie to wygląda, bardzo mi się podoba. No i ale mówię, absolutnie nie założyłabym tego tak oto jak teraz, luźno, gdyż lekko pociągam za rękaw i to, jak widzicie, spada. Dobrze, że nie bardziej. Także tak by to wyglądało. Tu koniecznie tylko naklejki i wydaje mi się, że cała reszta już okej. Bardzo ładnie to wygląda. Bardzo ładnie wygląda tutaj i bardzo ładnie to po prostu się prezentuje przy dekolcie. Także spokojnie w takim czymś właśnie poszłabym na wesele. Bardzo delikatny jakiś tutaj łańcuszek albo po prostu tylko na błyszczenie delikatny kolczyk i wydaje mi się, że to już wszystko. Także to jest sukienka numer 1. Teraz skakuję sukienkę numer 2 i Wam się pokażę. Okidoki, już Wam się pokazuję w sukience numer 2.
Tak ona wygląda i przy tej sukience nie mam żadnych zastrzeżeń. Ale to żadnych. Do niczego się nie mogę przyczepić. Patrzę tylko, czy właśnie jest wszystko z długością. Jeżeli chodzi o dekolt, jest bezpiecznie. Ramionczka są strasznie mięciutkie, strasznie delikatne, strasznie wygodne. Dekolt przez to tutaj ozdobienie, przez to zdobienie wygląda przepięknie. Jest ona troszeczkę luźniejsza, z czego się bardzo cieszę, bo nie lubię opiętych sukienek. Materiał jest strasznie delikatny. Z tyłu tak to wygląda, z boku tak. Pokażę Wam teraz dół tej sukienki, bo dół jest właśnie też ozdobny. Bardzo ładna, bardzo elegancka i gdybym miała z tych dwóch wybrać, to przypuszczam, że poszłabym w tej. Tak mi się wydaje na 99%, że ta sukienka po prostu wygrałaby w tym tutaj całym rankingu. Jest po prostu przepiękna. Jest zwykła, jest prosta, ale przez tą tutaj koroneczkę to po prostu wygląda fantastycznie. No i jest bardzo wygodna, mięciutka, ten materiał jest strasznie przyjemny. W tamtej jedynie tylko bym się obawiała o długość, tak naprawdę, i o te ramiona. Jeżeli by te naklejki mi trzymały tą sukienkę, to wszystko jest super fantastycznie, wygląda ona kozacko. Natomiast tutaj się o nic nie martwię. Jest po prostu cudownie. Nic nie prześwituje, nie mam stanika. Można założyć do tego oczywiście też stanik, ale no, jeżeli nie trzeba, to nie trzeba. Wiadomo, że jest luźniej, wygodniej i tak dalej. Także to by było moje zamówienie, słuchajcie, z Dress Lily. Teraz za chwilkę przyjdę do Was na Instagrama, też Wam pokażę po prostu te rzeczy. No i ostatnią rzeczą jest tło, które być może jutro ujrzycie za moim plecami, jeżeli okaże się być dobrym rozmiarowo i obrazowo. Oczywiście ja najpierw sobie tutaj zobaczę, jak to będzie wyglądało w kamerze i zobaczymy, czy sobie je zmienimy, czy też nie. Także nie obiecuję. W każdym razie to były moje wszystkie zamówione rzeczy. Pamiętajcie o zniżce od Dress Lily. Teraz nie pamiętam, na jakie hasło wszystko sprawdzę i dodam Wam oczywiście w opisie pod filmem, dlatego że muszę odgrzebać maila. Niestety żadnej kartki oni nie dołączają z żadnymi jakimiś informacjami. Także wszystkie informacje podam Wam, ale chyba mi się wydaje, że tam było AGA 10, ale nie jestem pewna i chyba 10% zniżki, ale nie obiecuję. Pamiętajcie, że jest to haul związany po prostu z ślubami, weselami, czyli Wedding's Day. No i co? I to na tyle. Dajcie znać, która z rzeczy Wam się podobała najbardziej, która przykuła Waszą uwagę, którą bym była w stanie Was zainspirować. Jeżeli Was zainspirowała i postanowicie zakupić coś za moją rekomendacją, to będzie mi oczywiście przemiło. Możecie śmiało w tych rzeczach robić sobie zdjęcia, oznaczać mnie na Instagramie. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Nie wstydźcie się, nie krępujcie się, to naprawdę nic nie boli, ani nic nie kosztuje. Chwila po prostu, tylko i tak sobie często robicie zdjęcia, więc po prostu pół minutki na oznaczenie mnie i po prostu będzie mi przemiło. Dziękuję bardzo. Myślę, że tym filmikiem zakończymy sobie jakby taki temat wesel, ślubów, Wedding's Day i przejdziemy już później do kolejnej części w następnym klipie, już normalnej, vlogowej, takiej tygodniowej, codziennej. Ta też jest codzienna, ale poświęcona jakby tylko jakby unboxingowi i try on, czyli i przymierzaniu tych rzeczy, czyli mierzeniu tych rzeczy. Dajcie znać, która z rzeczy Wam się najbardziej podobała. Piszcie, komentujcie, udzielajcie się. Będzie mi bardzo miło. Na każdy komentarz odpowiem. Buziaki, pozdrowienia, bajo!